witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym pokazać na przykładzie Pani Małgosi przykład wprawdzie niegroźnego powikłania po zastosowaniu wypełniaczy kwasu hialuronowego. Pani Małgosia od kilku lat regularnie powiększa usta różnymi wypełniaczami. Ostatni raz 2-3 lata temu. Od tamtego czasu nie było wypełnienia, natomiast widzimy, Pani Małgosia jest już po jednym zabiegu rozpuszczania kwasu hialuronowego z użyciem hialuronidazy. Widzimy tutaj, że hialuronidaza rozpuściła troszeczkę powierzchowną warstwę kwasu, natomiast ta migracja, która była nad wargą, jeszcze pozostała. To był zaledwie jeden zabieg z użyciem hialuronidazy. Wskazaniem do użycia hialuronidazy były również liczne guzki podśluzówkowe. Proszę zobaczyć. Już są troszeczkę mniejsze, tak? Przynajmniej o połowę w stosunku do tego, jak było około 2-3 tygodnie temu, kiedy robiliśmy pierwszy raz zabieg rozpuszczania. Guzki poślizgowe to jest powikłanie, które najtrudniej usunąć z tych lżejszych, mniej niebezpiecznych powikłań. Natomiast widzimy, że istnieje jeszcze potrzeba wykonania kolejnego zabiegu hialuronidazy. Mamy jeszcze troszeczkę migracji. Ja sobie pozwolę narysować, gdzie mniej więcej jest granica wypełniacza. Jeszcze tutaj troszeczkę nad górną wargą mamy wypełniacz. Widzimy, że z tej strony jest troszeczkę więcej, natomiast tutaj troszeczkę mniej. Widzimy po tym, że kontur jest górnej wargi nieco rozmyty i zgrubienie powyżej to jest wypełniacz. Chciałabym powiedzieć, że takie powikłanie zdarza się dość często, tak? Dlatego że taką właściwością kwasu hialuronowego jest to, że kwas migruje. Częściej migrują preparaty mniej usieciowane. W przypadku ust jest to związane z ruchliwością mięśnia okrężnego ust, który poruszając się po prostu przemieszcza materiał, a sami wiemy o tym, że usta to jest okolica twarzy najbardziej ruchoma. Mówimy, jemy, tak? To te czynności praktycznie dzieją się cały czas, dlatego mięsień okrężny ust czasami przemieszcza materiał. I tutaj mamy taki przypadek. Dzisiaj wykonamy kolejny zabieg z użyciem hialuronidazy. Nie wykonujemy już dzisiaj testu, dlatego że był wykonywany przy pierwszym rozpuszczaniu, więc nie ma takiej potrzeby. Obserwacja po wcześniejszym zabiegu, po zabiegu godzinna również była wykonana, dlatego dzisiaj zrobimy już tak troszeczkę zabieg na spokojniej. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wypełniacze, to one nigdy nie wchłaniają się do końca. Pozostaje sieciowanie, pozostaje też sam wypełniacz. Muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Nie zawsze migracja jest związana z błędem zabiegowym. Czasami zdarza się, że zabieg jest wykonany prawidłową ilością kwasu hialuronowego, prawidłowo dobranym wypełniaczem, tak i dochodzi do migracji.